Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego robicie to, co robicie? Wierzymy, że każdy, ale to każdy, może zarabiać na nieruchomościach. Dlatego zapytamy dzisiaj przypadkowe osoby, turystów, tubylców, co oni sądzą o remontowaniu kamienic, co sądzą o inwestowaniu, kupowaniu, sprzedawaniu nieruchomości. Dajemy drugiego ducha czasu kamienicom. Jesteśmy przekonani, że każdy metr ma znaczenie. I każda złotówka musi na Ciebie zarabiać. Tym bardziej w czasach galopującej inflacji. Możesz inwestować według strategii, którą my wyznajemy. Ty, my albo wspólnie. Czyli możesz sam zainwestować, możesz polegać na naszych sprawdzonych zasadach, albo możesz nam zlecić w pełni zarządzanie i pomnażanie Twoim majątkiem. Dzięki temu pracujesz, zarabiasz, a w międzyczasie Twoje aktywa rosną. I właśnie w tym odcinku poznamy opinię, głos osób postronnych. Zapraszam. W poprzednim odcinku Remontowych Rewolucji działo się naprawdę dużo. Profilaktycznie badaliśmy stan trzeźwości naszej ekipy budowlanej, szukaliśmy kreatywnych sposobów na wykorzystanie piwnic w naszej kamienicy, w końcu zdecydowaliśmy się na dostawcę platformy windowej. Emocje niekiedy sięgały zenitu, ale co najważniejsze, prace przebiegają szybko i sprawnie. Pracujemy na najwyższych obrotach i nawet pandemia nie opóźniła naszych działań remontowo-budowlanych przy kamienicy na ulicy Świętego Jakuba w Toruniu. Już w starożytnym Egipcie, kiedy budowano piramidy, nasypywano górę piachu i po niej wciągano elementy konstrukcyjne samego wierzchołka piramidy. Gdybyśmy my chcieli zastosować to samo rozwiązanie do wniesienia naszych 200-kilogramowych elementów konstrukcyjnych szczytu miodowej faktorii, to musielibyśmy usypać całą starówkę piachu po to, aby użyć tego samego rozwiązania. Przyznajcie, jest to kreatywne na pewno działanie i tak samo nasi eksperci budowlani musieli wykazać się zaradnością i przedsiębiorczością. Jak wiecie, mogliśmy zastosować dźwig, który mechanicznie wciągnąłby na samą górę ciężkie elementy. Ale naszym sąsiadom by to się nie spodobało. Znacie już nasze sąsiedztwo. Jak budujecie w zwartej zabudowie, to musicie borykać się na co dzień z logistyką budowlaną, co oznacza, że musicie czasami użyć siłę ludzką, która jest niezastąpiona do wniesienia ciężkich elementów konstrukcyjnych. W innej naszej inwestycji, która jest usytuowana nad Wisłą, z fenomenalnym widokiem, który za chwilę zobaczycie w pierwszej linii zabudowy nad wodą, mamy nie lada wyzwanie, aby przebudować ten budynek. Mamy zaprojektowane tutaj 4 niezależne lokale, każdy z tym pięknym widokiem. Natomiast aby to przebudować, musimy wywieźć trochę materiału, trochę gruzu. I to będzie się odbywało albo taczkami, czyli również siłą rąk ludzkich, albo pontonami. Także jest to nie lada wyzwanie, aby rozebrać, przebudować w tak zwartej zabudowie nieruchomość. A jeszcze kolejny nasz adres, który realizujemy, wymagał zgody sąsiada, po to, aby składować tam materiał, bo mamy tak ścisłą zabudowę nad jeziorem, która uniemożliwia składowanie materiału na swojej działce, zatem musieliśmy skorzystać z życzliwości sąsiada po to, aby składować materiał u niego. Wróćmy do miodowej faktorii, bo tutaj fachowcy wnieśli właśnie 100 takich drewnianych elementów, gdzie każdy z nich waży od 100 do 200 kg, co oznacza, że załadowali na sam szczyt około 10 ton materiału konstrukcyjnego. Dodatkowo 6 palet, gdzie na każdej jest 60 płyt GK, co oznacza, że wnieśli około 400 płyt GK. Przyznajcie, że należą im się gromkie brawa. Brawa, panowie, dla was! Brawa dla was za wniesienie tego materiału! Po raz kolejny nasza ekipa remontowo-budowlana z inwestycji Miodowa Faktoria zasługuje na ogromne oklaski za swoją waleczność i siłę. Pokusimy się o stwierdzenie, że takich wykonawców ze świecą szukać. My tu tylko o budowie, a właśnie rozpoczyna się sezon turystyczny i jak wiadomo, przyjezdnych w Toruniu nigdy nie brakuje.
przejdźmy się na miasto i sprawdźmy, co słychać u turystów. Przy okazji poznacie najpopularniejszy głos Torunia. Spotkaliśmy pana Andrzeja, który jest rozpoznawalnym głosem Starówki. Niektórzy mówią na pana krzykać, tak? Bo reklamuje pan swoim głosem radiowym lokalny biznes. Odwróć się. W każdym razie staram się o to. Tak, na pewno. Panie Andrzeju, bardzo miło, że pana spotkaliśmy. Proszę powiedzieć, jakie jest natężenie ruchu teraz w porównaniu do tego, co było jeszcze 2 miesiące temu? Wraca do normy, czyli innymi słowy, w tej chwili już widać, że coś się dzieje na Starówce. Mhm. Ostatnie miesiące wiadomo, że były straszne, ale teraz widać, że turyści do nas też wrócili. Tak. Słychać już różne głosy, również i obcokrajowców. Również obcokrajowców, to znakomicie, to dobry znak. A panie Andrzeju, proszę powiedzieć, w jakie dni jest największa frekwencja tutaj turystów? Powiem w ten sposób, poniedziałek, tak według mojego rozeznania, to wszyscy odpoczywają po weekendzie, a praktycznie wtorek, środa i oczywiście już dni weekendowe, czyli piątek, sobota to jest największy ruch i wtedy wszystkich można tu spotkać. Mhm. Okej. Okay. A pan jest rodowitym torunieniem, tak? Nie od 6 lat, ale już wrosłem w Toruń. No to wiadomo, to prawie tak jak ja. Ja od 8 lat. Panie Andrzeju, a proszę powiedzieć, serial jest o remontowaniu kamienic. Tak. Widzi pan tutaj w takim razie jakiś, nie wiem, ząb czasu? Czy widzi pan, że te kamienice są rewitalizowane? Jak to pan ocenia? Uważam, że dzieje się dość dużo, ale tak według mojego odczucia to moim zdaniem miasto powinno większą uwagę zwrócić na to, żeby zapełniać lokale, które giną. No tak. Czyli widać, że jest dużo pustostanów. Mhm. No tak, zgadza się. Tym bardziej teraz widać na parterach, tak? Tak, że nic się nie dzieje. Tak, i to jest tak. Smutne. Tak, zgadza się. A dlaczego warto przyjechać do Torunia? Ze względu na urok tego miasta. A czym jest po prostu jest czym ściągnąć turystów. Nie powiem o Koperniku, bo to wszyscy wiedzą. Nie powiem również o piernikach toruńskich. No ale mamy również takie atrakcje jak na przykład Dom Legend Toruńskich. Tak. Mamy również wspaniałe miejsca, gdzie można przyjść, posłuchać melodii wieczorem na Placu Rapackiego. Tak. To jest ta śpiewająca fontanna. Również można się wybrać na przykład na wyprawę do Fortu VII, gdzie można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy. Znakomicie. Także naprawdę warto nas odwiedzać. Znakomicie. Dziękuję panie Andrzeju. Dziękuję również. Tę osobowość zna każdy, kto wpadnie do Torunia nawet na krótką chwilę. Musimy przyznać, że umiejętności aktorskie pana krzykacza są imponujące, a dykcja, swoboda wypowiedzi i dar przekonywania udowadniają, że nie bez powodu jest on uważany za jeden z symboli toruńskiej Starówki. Stop! Na dzisiaj to tyle. Jeśli interesuje was, co będzie w dalszej części tego odcinka, to zasubskrybujcie nasz kanał. Napiszcie komentarz, jeśli to wam się podoba, bo już za tydzień dowiecie się, co będzie dalej. Do zobaczenia!